Bank Światowy uruchomił pierwsze 12 miliardów dolarów na pomoc krajom w likwidacji skutków epidemii wirusa z Chin. EBC pracuje nad mechanizmem pożyczania pieniędzy firmom, które ucierpiały z powodu epidemii. Ogłaszamy dziś początkowy pakiet natychmiastowego wsparcia w wysokości do 12 miliardów dolarów, a w odpowiedzi na prośby krajów kryzysowego sfinansowania ich natychmiastowych potrzeb i także złagodzenia tragicznych skutków tego kryzysu. Trzeba działać szybko, szybkość ratuje życia ludzkie. Istnieją scenariusze, w których więcej środków może być potrzebne. Dostosujemy nasze podejście i zasoby do potrzeb, powiedział dziennikarzom na telekonferencji prezes Grupy Banku Światowego David Malpass. Międzynarodowe Zrzeszenie do Spraw Rozwoju IDA, tego banku pomagające najuboższym krajom, może również otrzymać dodatkowe fundusze w drugim kwartale w razie uruchomienia doraźnego mechanizmu finansowego w razie pandemii. Co jeszcze nie nastąpiło, powiedział Malpass. Nie będzie do tego potrzebne ogłoszenie pandemii przez Światowe Organy Służby Zdrowia, dodał. Poinformował, że niektóre kraje zwróciły się już o pomoc, ale nie chciał powiedzieć, które. Bank wyjaśnił, że 12 miliardów dolarów w postaci szybkiej ścieżki darowizn, pożyczek i niskooprocentowanych pożyczek pomoże krajom rozwijającym się zapewnić lepszy dostęp do opieki lekarskiej, wzmocnić nadzór nad chorobami i zwiększyć interwencje publicznych organów służby zdrowia, a także współpracę z sektorem prywatnym w zmniejszaniu skutków epidemii na gospodarkę. Około 4 miliardów dolarów zostanie przeprogramowane z innych narzędzi Banku Światowego. Co uważacie o takiej decyzji banku? Czy powinien aż tak ingerować w naszą gospodarkę? Zapraszam do dyskusji, a tymczasem kliknij ten link, a zobaczysz, jak jeden z polskich banków ostatnio wydymał Polaków. Trzymaj się, cześć!